Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku. Oczywiście związanym z LEGO. Tym razem wydawnictwo Amit zrobiło mi bardzo dużą niespodziankę i otrzymałem od nich te oto dwie książki. Tak, możecie się zdziwić, ale to są książeczki. Na początek może Harry Potter, LEGO, Czarodzieje z Hogwartu, przewodnik. Jest to bardzo dobrze wydany przewodnik dla osób, które chcą zgłębić świat Harry'ego Pottera, dowiedzieć się takich ciekawostek o postaciach, które tam występują. A druga z nich to Buduj z wyobraźnią pojazdy. Mamy tutaj zestaw ponad 50 elementów i dwie książki w tej oto takiej, no można powiedzieć, książce. Są książki w książce. Przyjrzyjmy się za moment, bo bardzo mnie interesuje. Zaciekawiła mnie, można powiedzieć, ale na początek zajrzyjmy do przewodnika Harry'ego Pottera, Czarodzieje z Hogwartu. Bardzo ładnie wydana książka. Zobaczcie na jakość rysunków, jest dużo informacji, dużo ciekawostek. Widzę, że jest Harry Potter, jest Hermiona. Każdy z nich, z tych naszych bohaterów, ma swoją osobną, wydzieloną część w książce. Jest tu naprawdę bardzo dużo informacji. Luna Lovegood, ten Thomas, nauczyciele. O, to jest chyba sekcja poświęcona nauczycielom z Hogwartu, gdzie dowiemy się ciekawostek na przykład o Albusie lub o Snape'ie. Hagrid jest też, no naprawdę jest tu bardzo dużo stron, zobaczmy sobie dalej. Nie chcę wam zdradzać wszystkich informacji. Jest Lord Voldemort. Sirius Black na końcu też widzę, ma swoje osobne strony poświęcone jemu. No 112 stron. Do pełnego zakończenia. Myślę, że jest to naprawdę świetna pozycja książkowa dla każdego fana LEGO i oczywiście Harry'ego Pottera w szczególności, a także dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z tym uniwersum. Czarodzieje z Hogwartu, przewodnik. No, świetna sprawa. Podoba mi się, jestem naprawdę mile zaskoczony. Także ja polecam. A drugą z dzisiejszych książek będzie Buduj z wyobraźnią pojazdy. Tak oto prezentuje się zestaw Buduj z wyobraźnią pojazdy. Po otwarciu dostajemy książeczkę oraz zestaw klocków. I drugą książkę Poznaj pojazdy. Zobaczmy najpierw na samą obudowę. No, naprawdę solidnie wykonana. W tej książce są takie instrukcje, są kolorowanki. Możemy tutaj wykonać fajne zadania, ciekawostki. Podoba mi się sposób, w jaki to zostało zaprezentowane, że to jest właśnie w tak kreska jednokolorowa, ale mamy bardzo dużo świetnych zagadek. No, 20. 9. Zobaczymy, ile stron tutaj jest zabawy. 32 strony świetnej zabawy. To jest taki dodatek. Tu, no, mnóstwo pomysłów na zabawę. A tu właściwa już książka Buduj z wyobraźnią pojazdy. Może być to inspiracja dla nas na budowanie nowych pojazdów, nowych konstrukcji. Będziemy rozwijać wyobraźnię i no, próbować czegoś nowego. Tajemnicza zatoka. Z tego co widzę, możemy wybudować naprawdę różne pojazdy. I nie tylko pływające, nie tylko latające, jeżdżące po wodzie. Roboty też widzę, że się pojawiły. Jest też coś na plaży. Jest naprawdę
mnóstwo inspirujących i łatwych do budowania konstrukcji. Ja teraz otworzę zawartość saszetki i zobaczymy, jakie elementy dostaniemy w tym zestawie. I słuchajcie, z tego co widzę, jest naprawdę duża różnorodność, bo mamy koła, są też kolorowe plejty, są elementy takie jak ten do samochodu. Tutaj widzę też podwozie samolotu, możemy zbudować z tego elementu, już od razu go sobie złożę. Jest klocek do rozdzielania klocków, bardzo przydatna rzecz. Zobaczmy dalej. Możemy to sobie pogrupować według koloru, według typu, rodzaju. Już od naszej wyobraźni zależy. Ja spróbuję teraz coś zbudować. No i pokażę Wam, jak mi wyszło. Jestem już z powrotem, po krótkim budowaniu. Powiem Wam, że jestem naprawdę, naprawdę pod dużym wrażeniem tego zestawu, bo klocków no, może nie jest jakoś masakrycznie bardzo dużo, ale są one tak dobrane, że fajnie idzie zbudować ciekawe konstrukcje. Co ważne, przejrzałem sobie jeszcze na spokojnie tę oto książeczkę i nie ma tutaj instrukcji 1:1, czyli no, nie ma takich standardowych instrukcji, weź klocek A, włóż go do klocka B. Tutaj polegamy na naszej wyobraźni. Jest to, moim zdaniem, no, dużo, dużo ciekawsza rzecz. Ciekawsza sprawa, bo no, jest taka prosta instrukcja, jak czym się zainspirować, jak obsłużyć ten klocek, ale cała reszta już jest na naszej głowie, tak żebyśmy z tych klocków wymyślili coś fajnego. Zobaczcie na moje małe projekciki. Jest mega szybka wyścigówka, która po prostu potrafi rozwinąć prędkość 400 km na godzinę. Tak sobie wymyśliłem. Z dużym spoilerem. Na kołach oczywiście jeździ. I drugi to samolot transportowy. Przewozi on takie przezroczyste elementy do budowy dużych wieżowców. No i skonstruowałem go za pomocą tych oto prostych elementów. Tutaj główną rolę odgrywa nasza wyobraźnia, która jest po prostu nieograniczona. Możemy sobie dowolnie działać. Ja jestem naprawdę mile zachwycony i gorąco polecam Wam tę oto książkę Buduj z wyobraźnią pojazdy. Jest tutaj bardzo dużo fajnych pomysłów na zabawę. Wiek 5 do 99 lat, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo fajny pomysł na świąteczny prezent. Także na dzisiaj już by było na tyle. Dzięki za obejrzenie materiału. Trzymajcie się, cześć!